Wiecie co, to pudełeczko jest takie zamszowe, mięciutkie, przyjemne w dotyku jak misiu. A te perfumy chodziły za mną już kilka miesięcy i tak się zbierałam i zbierałam do zakupu. Już jesteśmy w domku, moi kochani. Tralalala. I teraz wam powiem coś więcej o tych zapachach. No może nie będę się tu jakoś strasznie rozgadywać, ale powiem wam więcej o tych zapachach, na które się dziś skusiłam. Ten zapach już testowałam jakiś czas temu i tak ze mną chodził. To jest Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Ok, więc tu mamy naprawdę intensywnie cytrusowy, powiedziałabym, zapach. To taki cytrusowo-kwiatowy ogólnie zapach, ale te cytrusy jednak tu się najmocniej wybijają moim zdaniem. Bardzo świeże perfumy. Bardzo intensywnie świeże. Na pewno nie jest to zapach dla każdego, bo tu faktycznie te cytrusy czuć najmocniej. Okay? Ja bardzo lubię takie zapachy, szczególnie o takiej porze roku, także dla mnie super. A tu drugie perfumy, na które się skusiłam, to Elisab Girl of Now Lovely. Jaka jest różnica pomiędzy Girl of Now i Girl of Now Lovely? To właśnie domieszka takiej świeżości, mięty, bo te perfumy już nie są takie czysto świeże, zresztą widać chyba po kolorze, słuchajcie. Są bardzo takie intensywne, piżmowe, mamy tu kaszmir i są takie słodsze, mają w sobie migdały, pistacje i takie różne tam pychotki. Bardzo mi się spodobała ta wersja właśnie z domieszką świeżej mięty, bo w tych podstawowych Girl of Now tej mięty tam nie było, prawda? Tam były same te słodkości piżmowe, kaszmirowe, migdałowo-pistacjowe. A tu właśnie mamy jeszcze dodatek jakichś tam kwiatów, rosemary i tą przepiękną miętę. Tej mięty tak nie czuć, słuchajcie, bardzo ostro, ale jednak zmienia to cały kształt tego zapachu i bardzo mi się te spodobały, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak kupowałam te inne perfumy Elisab, Lumiere, zaraz po tym, jak skończyły mi się moje La Parfum, te podstawowe, to polecałyście mi tam, któraś z was mi polecała Girl of Now, a ja mówiłam wam, że te podstawowe Girl of Now jakoś tak nie za bardzo mi się podobają, ale te i one chyba mają różnicę kolorów tu w tych płateczkach, te mają zielone, a te podstawowe miały chyba niebieskie. No te całkiem skradły moje serce, naprawdę. Z tym, że znowu ja podejrzewam, że to też nie będzie zapach dla każdego, ponieważ te z kolei nie są tak mocno świeże, ale są bardzo intensywne, bardzo długotrwałe. Intensywne w stronę taką piżmową, ambrową, kaszmirową, słuchajcie. Dobra, ja kończę i przyjdę znowu niebawem pokazać wam, na co jeszcze się tam skuszę przy okazji, albo z czymkolwiek innym, co się mi przytrafi lub przyjdzie mi do głowy. Mam nadzieję, że wszyscy trzymacie się zdrowo i wesoło, że macie udany weekend, piękną pogodę, cudowne humory i tak dalej. No, do usłyszenia wkrótce. Pa, pa!